Proszę Państwa, wiele kobiet po ciąży czy też po intensywnym odchudzaniu zmaga się z nadmiarem skóry w okolicach brzucha. W tej chwili powiemy, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić. Witam bardzo serdecznie. Karolina Cypińska, pacjentka. Mała właśnie taki problem ze skórą na brzuchu. Mama dwójki dzieci. Witamy serdecznie. Doktor Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, autor bloga marekwasiluk.pl. Dzień dobry. Witamy bardzo gorąco. Pani Karolino, proszę powiedzieć, jak to się stało po 9 miesiącach ciąży, jednej ciąży, drugiej ciąży, jaki był stan pani brzucha? No ja byłam dwukrotnie w ciąży. W 2017 i 2019 urodziłam dzieci. Przytyłam, wydaje mi się, że tak średnio, standardowo, bo około 16 kilo w obu ciążach. No ja intensywnie pracowałam nad tym, żeby moja skóra w trakcie ciąży i po wyglądała dobrze, więc rzeczywiście używałam takich bardzo dobrych, specjalistycznych kremów na rozstępy. Natomiast cóż, po ciąży mimo wszystko ta skóra się rozciąga i mimo, że nie jest to mój olbrzymi kompleks, ale są miejsca, gdzie ta skóra rzeczywiście została mocniej rozciągnięta. No i tutaj zdecydowanie nie widzę poprawy po stosowaniu kremów czy intensywnym nawilżaniu tej skóry. Nawet stosowałam masaże bańką chińską, dlatego postanowiłam coś z tym zrobić. No i tutaj doktor Marek zaproponował mi, widząc mój problem, jak możemy z tym problemem sobie poradzić. Dobrze, panie doktorze, widzimy tutaj różne przykłady właśnie wiotkości skóry na brzuchu różnych osób. W jaki sposób możemy powiedzieć, to znaczy jaki zabieg jest w stanie poprawić kondycję tej skóry? Problem skóry na brzuchu może być trochę złożony. U każdej osoby minimalnie inaczej, bo może mieć za dużo skóry, po prostu za duża powierzchnia skóry się stworzy, ponieważ wiadomo, że w ciąży brzuch rośnie. Mogą być rozstępy, może być wiotka skóra i mogą być rozciągnięte powięzie, które są pod skórą. I to, co my robimy, bardzo zależy od tego, jak realnie jest u danej pacjentki. Jeśli jest duży nadmiar skóry, to tylko chirurgia plastyczna, taka, że zwisa wręcz fartuszek. Natomiast jeśli to nie jest taki duży nadmiar, no to wtedy raczej zabiegi medycyny estetycznej. I mamy dwie strategie. Jedna strategia polega na tym, że musimy obkurczyć skórę. Robimy to zazwyczaj termicznie, czy laserem, czy jakimś innym urządzeniem. A druga metoda to jest zadziałanie na powięzie, jeśli jest wiotkość i rozciągnięcie powięzi. I tutaj stosujemy takie preparaty, które się zazwyczaj wstrzykuje po to, żeby po prostu usztywnić niejako tę skórę od wewnątrz. Urządzenie mamy i czym dokładnie pracujemy na brzuchu? No i też jaka jest intensywność tych zabiegów? To niestety muszą być mocne zabiegi. Żadne masaże, żadne takie kosmetyczne czy lekkie zabiegi nie dadzą efektu. No, niestety, to są zabiegi agresywne, które polegają na uszkodzeniu skóry. My będziemy dzisiaj działać laserem frakcyjnym, ablacyjnym. Laser frakcyjny, czyli to jest to, to jest to urządzenie, które mamy. I to polega na tym, że laser emituje bardzo krótkie, ale bardzo intensywne wiązki promieniowania elektromagnetycznego i my robimy takie kontrolowane poparzenie skóry. Spróbujmy, panie doktorze, pokazać, w jaki sposób ten zabieg wygląda. Dobra, to ja już sobie wezmę rękawiczki. Troszkę Karolina odsłania swój brzuch. Odkazić. Od razu mówię, że u Karoliny ten problem jest taki nie za duży na szczęście. I mamy wiotkość głównie w tej okolicy, więc będziemy tutaj działać, w okolicy pępka. Na pewno nawet przy takim niedużym problemie jeden zabieg to niestety jest za mało i efekty są po kilku miesiącach, więc to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie, nie wiem, tydzień po albo od razu po zabiegu coś zobaczyć. Odkażamy skórę. Czy następnie jakiś krem taki, który mógłby znieczulić te miejsca, też będzie stosowany? Znieczulenie już było wcześniej, ponieważ takie znieczulenie, żeby zadziałało, musi być w kremie i potrzebujemy około godziny, żeby ten efekt był. Panie doktorze, ale czy to znaczy, że to jest, może być bolesne, gdybyśmy nie zastosowali? To jest bolesne założenie. Laser emituje temperaturę rzędu 300 stopni, tylko one są w tysięcznych częściach sekundy, więc są bardzo krótkie impulsy, dlatego nie jest to taka duża destrukcja. Poza tym on nie uszkadza całej powierzchni skóry, tylko robi takie dziureczki, to będzie widać trochę. I penetruje bardzo głęboko i to poparzenie i wypalenie skóry powoduje, że mamy fajne efekty. Obowiązkowe okulary. Okulary dla pacjentki. Dziękuję. Ja sobie też zobaczę. Najważniejsze w sumie są dla mnie przy brzuchu, bo pacjentka może sobie oczy zamknąć, natomiast ja muszę patrzeć bezpośrednio.
co się tak, dzieje. Tak, oczywiście, to ja będę panią Karolinę teraz pytała. Pani Karolino, tak nam się wydaje, że 9 miesięcy ciąży, jednej, drugiej, że to jest no, długi czas. Natomiast od razu po ciąży chcemy być bardzo wiotkie, szczupłe, mieć fantastyczny brzuch. A tak niestety nie jest. Nie, nie. I ja właśnie mogę... to są sposoby, żeby sobie poradzić z tym problemem. To, co ja mogę powiedzieć, po pierwszej ciąży rzeczywiście troszkę dłużej dochodziłam do swojej wyjściowej sylwetki. W drugiej ciąży jakoś łatwiej. Ja się śmieję, że może przez to, że miałam już intensywniejsze życie, bo jednak już było starsze dziecko. Ja możemy próbować, pani. Zaczynam robić? Dobrze. Czy pani może mówić w trakcie? Tak, tak? Oczywiście. Zobaczą państwo, czy jestem w stanie mówić. Właśnie, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czy nieczule nie zadziałało? Jak pani Karolino? Coś pani czuje w tej chwili? Zupełnie nic. Czyli znieczulenie działa. Znieczulenie zadziałało. No więc tak wydaje się, że te 9 miesięcy ciąży wydawałoby się, no, po urodzeniu dziecka powinniśmy jednak być bardziej cierpliwe i te 9 miesięcy przynajmniej poczekać, by nasz organizm wrócił do... Znaczy na pewno nie możemy być dla siebie jakieś nadmiernie wymagające, bo rzeczywiście, no, ja pamiętam po pierwszej ciąży, to przyjaciółki się pytały, oczekiwały czasu właśnie po, co się wydarzy z tym brzuchem, przecież on urósł. Co się wydarzy z brzuchem właśnie. I było to dla nich zaskoczenie, dla mnie może już mniejsze, bo od razu widziałam, jaki jest efekt. No po prostu ta skóra nie znika w magiczny sposób. Ona przez 9 miesięcy regularnie się rozciąga, a później, żeby doszło do tego, że no, wchłonie się, tak, w jakiś sposób ściągnie, wciągnie, no trochę to trwało. Panie doktorze, rozumiem, że zabieg jest bezpieczny. Zabieg jest, pomimo że jest to zabieg inwazyjny, to jeśli wiemy, co robimy, czyli mamy dobry sprzęt, wiemy, jak pacjentka ma postępować po zabiegu, bo tutaj są pewne protokoły i procedury, które musimy